Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiaj ten wyjątkowy dzień. Ogłoszenie wyników konkursu. U nas dzisiaj bardzo dużo pracy. Wypełniamy identyfikatory, przygotowujemy się do zlotu i do zawodów, do trzecich mistrzostw Polski w poszukiwaniach plażowych. Ewelinki, tombola. Bęben losujący. Bęben losujący się kręci. Zobaczcie, z czego tym razem mamy pół misek. Niestety mieliśmy zrobić w domku, ale nie mamy czasu przesiadywać tam, bo mamy kupę roboty w sklepie, związanych właśnie z naszym zlotem. I nie mamy tutaj w sklepie pół miska, dlatego sobie wymyśliliśmy, że to będzie ten hełm. Hełm, także powojenny hełm. Pokażę Wam jeszcze identyfikatory. Jestem dobrej myśli, że po tym losowaniu kolejne trzy osoby będą uczestniczyły z nami. Zapisanych jest na zlot i zawody ponad 100 osób. Ogólnie spodziewamy się tak 150 osób w tym miejscu. No i co? Zaczynamy, nie? Jeszcze taka uwaga, jeszcze zanim zacznę losować. Każda osoba, która zostanie wylosowana i wygra jeden z tych trzech kompletów, bardzo byśmy prosili o kontakt, żebyśmy mogli wpisać Was na listę i zrobić identyfikator. Więc zaczynamy. Pierwszy zestaw to będzie bilecik, koszuleczka Simplex, książka o Lidzbarku i pudełeczko firmy Swagier. Maszyna losująca. I ten pierwszy zestaw trafi do osoby, Macman 2971. Mac 2971. W komentarzach pokazują się Wasze te niki zastępcze, które sobie wymyślił YouTube, także proszę zainteresujcie się. Osoba o niku Mac. A ja proszę. Macman. Mac. Prosimy o kontakt. To będzie pierwsze. Drugi zestaw będzie płyn konserwo. Do czyszczenia monet. Do czyszczenia monet. Pudełeczko firmy Swagier. Książeczka. I to. I a jeszcze może bilet. Matko Bosko! Co, nie chciałaś chłopaka czy dziewczynę zaprosić do nas? No co? I oczywiście bilecik. No. I teraz będę zaczynała od biletu, nie? Dobra. I to trafi do osoby. Daniel Dynasiński, 1336. I to trafia do Daniela. Daniel. Wyżej. Daniel Dynasiński. Kolejny pakiecik, czyli gadżety z Lidzbarka. Miejsca, gdzie odbędzie się zlot i poszukiwania. Bidon. Czapeczka. Apaszka. Książeczka. Pudełeczko. Oraz bilecik, który miałam pokazać na samym początku. A odwróć, bo jest do góry nogami. A, sorry. I to trafi do osoby. Osoby. Już Wam mówię. A ta osoba już kiedyś chyba wygrała. Angelika Bill. Tak jest. No, jakiś kubeczek przed świętami, nie? Tak. Tak jest, Angelika Bill. Także zapraszamy Angelikę na zlot do Lidzbarka. I oczywiście zapraszamy wszystkie osoby do kontaktu, bo to jest najważniejsze. Tak jest. Także co? Wszystkim tym, którzy wygrali, życzę powodzenia na zawodach. Gratuluję wszystkim zwycięzcom. Mam nadzieję, że zobaczymy się w Lidzbarku. Jeżeli nie,
nikt z Was nie będzie mógł przyjechać i tak dalej. Możecie oczywiście ten bilet przekazać innej osobie, tylko prosimy też o kontakt, proszę o to, żebyście przekazali informacje, no bo musimy wiedzieć, kto ewentualnie za Was by przyjechał. Na tym kończymy dzisiejszy nasz konkurs. Jeżeli ktoś z Was chciałby uczestniczyć z nami w zlocie, znajdzie się jeszcze miejsce, śmiało piszcie, zaglądajcie na sklep odkrywcahistorii.com, w dział bilety, tam można wykupić wejściówkę na zlot. Do zobaczenia w następnym odcinku.